Macie pupila? Macie. Wiem, że macie. Przynajmniej połowa z was ma, a niektórzy mają nawet więcej niż jednego. To mówią nam statystyki. To teraz zadam wam pytanie. Kiedy ostatni raz zastanawialiście się nad tym, co zrobicie, kiedy to zwierzę odejdzie? Czy w ogóle się nad tym zastanawialiście? Sądzę, że niewielu z was, albo nawet w ogóle się nad tym nie zastanawialiście. A wiem to, no bo jak już wiecie, zajmuję się kremacją zwierząt towarzyszących. Dlaczego warto mówić o śmierci i o żałobie? Czy w ogóle warto o tym mówić? I czy umiemy o tym mówić? Otóż nie bardzo. Wiemy, że śmierć istnieje, że jest gdzieś, ale daleko. I że kiedy nie będziemy o niej myśleć, to nas ominie. Przypomina mi się taka sytuacja, rozmawiałam kiedyś z panią właśnie o kremacji zwierząt. Opowiadałam jej o tym, jak to wygląda, na czym to polega. I w pewnym momencie ta pani mówi, ja mam 18-letniego psa, tego typu usługi mnie nie dotyczą, nie jestem ich adresatką. Trochę się zdziwiłam, mówię tak, 100 lat dla psa i trzymam za niego kciuki, ale tak naprawdę to opiekunowie starzejących się zwierząt mają najmniej czasu na to, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, co zrobię, kiedy to już nastąpi. Bo prawda jest taka, że kiedy odchodzi zwierzę, to jesteśmy wrzucani w nową sytuację, która jest dla nas często szokiem. Zwierzę było z nami przez wiele, wiele lat, opiekowaliśmy się nim, nagle odchodzi i my nie wiemy ani co zrobić z ciałem tego zwierzęcia, ani co zrobić ze sobą. W dodatku zaczyna się walka z czasem, no bo pewnych procesów biologicznych nie da się zatrzymać. No cóż, dlatego to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, co zrobić, bo czasami jest tak, że na to właściwe rozwiązanie wpadamy po pół roku i wtedy włączają się jeszcze wyrzuty sumienia, że a, gdybym wiedziała, to zrobiłabym to zupełnie inaczej. No ten wykład to nie jest reklama, ja wam tutaj nie dam listy gotowych rozwiązań z numerami telefonów, ale chciałabym was przekonać o tym właśnie, dlaczego jest ważne, żeby się przygotować, żeby wiedzieć. Jeżeli kochacie zwierzęta, jeżeli macie, to mam nadzieję, że te kilka informacji wam się przyda. Kiedy umiera nam członek rodziny albo ktoś bliski, no to już jakoś to mamy ogarnięte, bo albo byliśmy już na pogrzebie, albo wśród znajomych mamy kogoś, kto już przez to przechodził. No i wiemy, jakie są instytucje, jakie są możliwości, do kogo należy się zwrócić. Wiemy, no mamy wśród znajomych kogoś, albo wśród rodziny kogoś, kto nam doradzi. No a kiedy umiera nam zwierzę, no to często jest tak, że kompletna ciemność, że nie wiemy, co zrobić, gdzie się udać, jakie są przed nami możliwości. I w dodatku włącza nam się taka czerwona lampka, że jak zapytamy wśród naszych bliskich o to, co zrobić, żeby nam coś doradzili, no to się będą z nas śmiać. No bo jak to, chcę kotu pogrzeb urządzić, no przecież to są jakieś fanaberie. To jest jakiś żart albo jakaś histeria, no w ogóle o co chodzi. No ale dlaczego tak się dzieje? Przecież wiemy, że pies najlepszym przyjacielem człowieka jest. No to jeżeli mieszkał z nami, żył z nami przez 15 czy 20 lat, traktowaliśmy go jako członka rodziny, pielęgnowaliśmy, chodziliśmy z nim do lekarza, mamy z nim wspaniałe wspomnienia i nagle to zwierzę odchodzi, my przeżywamy smutek, środowisko tego nie akceptuje. Dlaczego? Dlaczego nie mielibyśmy prawa do tego, żeby przeżywać tę żałobę i żeby pożegnać się z tym zwierzęciem tak, jak na to mamy ochotę? Przecież nikt nie odmawia nam prawa do pożegnania się we właściwy sposób i przeżywania żałoby po kimś bliskim, ludzkim bliskim. To dlaczego to prawo do przeżywania żałoby po bliskim zwierzęciu byłoby nam odebrane? Dlaczego ta żałoba byłaby nieuprawniona? Kompletnie nielogiczne. Są zresztą badania, bardzo świeże, bo z 2021 roku, Michelle Cleary na Uniwersytecie Tasmańskim razem ze swoim zespołem badała właśnie zachowania opiekunów zwierząt i udowodniła, że
opiekunowie zwierząt, których zwierzęta odchodzą, będą przeżywali żałobę w taki sam sposób, w jaki przeżywaliby po utracie kogoś bliskiego, bliskiego ludzkiego. No to udowodnione naukowo, więc jest. Możemy tę żałobę po zwierzęciu przeżywać. Badania wykazują również, że osoby, które przeżywają żałobę, są w stanie same się z tej żałoby wyleczyć. A co to w ogóle jest ta żałoba? No można ją zdefiniować jako głębokie uczucie smutku i żalu po stracie. No i każdy tę żałobę przeżywa indywidualnie i nie ma jednego sposobu na jej przeżycie, nie ma jakiegoś określonego czasu na jej przeżycie. No i co ważniejsze, nie ma żałoby bardziej lub mniej ważnej. No to nie jest tak, że ustawowo po cioci możemy płakać pół roku, a po króliku to już tylko tydzień. No to jakaś bzdura. Każdy z nas jest wyposażony w taki mechanizm, który pozwala nam tę żałobę przeżyć i z niej się wyleczyć. Są zresztą badania, które pokazują, że właśnie osoby, którym to wsparcie społeczne jest dostarczone i które wykazują zdrowe nawyki, są w stanie same w odpowiednim dla siebie czasie z tej żałoby się wyleczyć. No to oczywiście by tu powstało pytanie, co to są zdrowe nawyki, bo każdy co innego rozumie jako zdrowy nawyk, ale ważne jest wsparcie społeczne, bo badania również pokazują, że jeżeli tego wsparcia społecznego nie ma, to osoby, które są skonfrontowane z żałobą, mogą mieć problemy psychiczne z tym, żeby się wyleczyć. Trochę chłodem wieje, jak takie coś słyszymy, ale pomyślmy o dzieciach. Wszyscy byliśmy dziećmi. Założę się, że jest na sali wiele osób, które miało doświadczenie chowania chomika w pudełku po butach na jakiejś osiedlowej łączce, albo pod blokiem, albo w lasku pobliskim. Swoją drogą tego typu rzeczy są dzisiaj zakazane prawnie, ale mieliśmy tego typu doświadczenia. No i co? No i było to dla nas naturalne, że ten pogrzeb temu chomikowi czy królikowi zrobiliśmy, prawda? Wiedzieliśmy dokładnie, że to zwierzę umarło, że odeszło. No i cóż, ilu z was usłyszało od rodziców kłamstwo na temat zwierzęcia? Ilu osób rodzice powiedzieli, że na przykład pies usnął albo uciekł? To już w ogóle straszne. Uciekł ode mnie mój pies. Dlaczego? Albo że odszedł za tęczowy most. W ogóle co to jest tęczowy most? Albo że śpi na chmurce. O, to super, to jak będziemy lecieć na wakacje, to się zatrzymamy. Dzieci to są ludzie tak samo jak dorośli. I dzieciom nie wolno kłamać. Należy im się prawda i szczerość, tak jak każdemu innemu. Jedyne, co należy dopasować, to jest przekaz. Ale ten przekaz to już jest zadanie rodziców i ono jest bardzo trudne. Zresztą rodzicielstwo w ogóle jest trudne, to wiemy. No ale tak jest właśnie. My jako dzieci być może byliśmy okłamani. Chcielibyśmy dzisiaj być okłamani? Nie, nie okłamujmy własnych dzieci. To jest bardzo ważne dla dzieciaków, żeby oni tę prawdę otrzymali. Dla nich często śmierć pupila jest w ogóle pierwszym zetknięciem ze śmiercią. To doświadczenie jest bardzo ważne. Doświadczenie straty dotyczy każdego z nas. Nie da się tym od tego uciec. Dlatego myślcie o dzieciach, nie okłamujcie ich. Mówcie im prawdę, tylko dostosujcie ten przekaz. No i teraz tak, no wiemy już, że jeśli mamy zwierzę, to z dużym prawdopodobieństwem ono nas nie przeżyje, że będziemy musieli się zająć jego pochówkiem. Wiemy również, że jeżeli kochaliśmy to zwierzę, to będziemy odczuwali żałobę po jego odejściu. No i wiemy również, że jeżeli mamy dzieci, to one prawdopodobnie również tę żałobę będą przeżywały. No to teraz konkretnie, co możemy zrobić, żeby się przygotować?
Po pierwsze, dobrze jest ustalić, jakie są możliwości, jakie mamy możliwości pochówku. No tutaj możemy w zasadzie wymienić trzy, jeśli chodzi o zwierzęta towarzyszące, czyli tradycyjny pogrzeb na cmentarzu, ale zwierzęcym. Kremację. Tu wyróżniamy również różne możliwości kremacji z odzyskaniem lub bez odzyskiwania prochów. No i trzecia możliwość to jest utylizacja. Tutaj chciałam tylko podkreślić, że kremacja i utylizacja to nie jest to samo, to są dwa różne procesy i warto, żebyście jako opiekunowie zwierząt mieli pełną świadomość tego, co każdy z nich oznacza. Dowiedzcie się, która z tych możliwości istnieje na waszym terenie, tam gdzie mieszkacie. Jaka jest cena? Jaki jest czas na realizację usługi? Ile czasu macie wy od momentu śmierci zwierzęcia do momentu, kiedy no, ta usługa będzie mogła być zrealizowana? Czy transport jest zapewniony? Czy wy musicie dowieźć zwierzę? Porozmawiajcie o tym również z lekarzem weterynarii, bo on wam z pewnością poda kilka cennych rad, a co ważniejsze, powie wam dokładnie, co zrobić z ciałem zwierzęcia, jeżeli to zwierzę umrze w domu, bo tak się może zdarzyć. Jak je zabezpieczyć? Też jak je zabezpieczyć latem, jak je zabezpieczyć zimą, to jest ważne. Pomyślcie o tym, w jaki sposób chcielibyście pożegnać się ze zwierzęciem. Czy chcielibyście zachować jakąś pamiątkę? Odcisk łapy, być może pukiel sierści. Być może prochy byście chcieli po kremacji odzyskać. Czy chcielibyście, żeby wasze dzieci uczestniczyły w pogrzebie? Jeśli tak, to w jakim stopniu i w jakiej formie? Być może dziecko mogłoby narysować jakiś rysunek. Być może wy chcielibyście napisać list do waszego zwierzaka. Poczytajcie o tym, co to jest eutanazja. Czy eutanazja boli? Jak się do niej wy jako opiekunowie możecie przygotować? I jak możecie sobie poradzić z wyrzutami sumienia, które no być może, że po tej eutanazji się pojawią? Bo to będzie wasza decyzja. Lekarz będzie tylko wykonawcą waszej decyzji. Kiedy to już nastąpi, kiedy pożegnacie się ze zwierzęciem, być może, że będziecie odczuwali naprawdę głęboki żal i smutek i że ta żałoba będzie trudna do przepracowania. Nie bójcie się i nie wstydźcie się poprosić o pomoc. Można się zgłosić do psychologa, do psychiatry, można również dołączyć do grupy wsparcia, takie grupy wsparcia chociażby wirtualne istnieją i tam znajdą się osoby, które współdzielą wasze doświadczenia. Czasami po prostu wymiana tego, co przeżywamy, jest bardzo kurująca. Poczytajcie, są poradniki, poczytajcie o tym, jak dbać o starzejące się zwierzęta. Jest cała masa poradników ogólnodostępnych, również w internecie, gdzie porady piszą eksperci w dziedzinach i do tego jest łatwy dostęp. Edukujcie się. A na koniec powiem, dbajcie o swoje zwierzęta i dbajcie o siebie. Dziękuję.